Witam bardzo oczywiście serdecznie, z tej strony oczywiście KL209. Witam oczywiście w kolejnym odcinku Porady Ogrodnicze oczywiście KL-a. Witam oczywiście wszystkich bardzo oczywiście serdecznie. Dzisiaj troszeczkę o punkcji, tak jak tu mniej więcej widzimy i pisze, o punkcji figowej. Dziś taki tutorial z cyklu, jakby to powiedzieć, rozmnażania. Będziemy oczywiście tą opuncję, chcemy ją po prostu rozmnożyć. Dlatego dziś będzie ta operacja wykonywana. Za 2 tygodnie, czy za jakieś 15 dni, będziemy wsadzać do ziemi. Nawet możemy czekać nawet miesiąc, aż po prostu puści korzenie i wyschnie. I wtedy dopiero do ziemi. Ale nawet te 2 tygodnie to maksymalnie może starczyć. Nawet nie ma problemu. Żeby to wyschło te 2 tygodnie, wtedy można oczywiście do ziemi. Dlatego oczywiście się tutaj zabieram do pracy. Przepraszam bardzo, bo tutaj oczywiście mam chusteczkę, bo chciałbym to jakoś ułamać, tak? Nie chcę to ciąć tak jak tu niektórzy robią. Teraz tak, bo byśmy musieli tutaj to zdjąć. To zdjąć. No i teraz tak. Łamać to wiadomo, tak? To jest ciężko. Dlatego sobie to tak chcę to, tak? O, powiedzmy, że z tej strony. Wiem, że nie widzicie tej kamery, ale postaram się to jakoś tak. Spróbuję. O, poszło. Jest. Jest. Udało się. Jak widzimy, jest jedno. Tu. Oczywiście zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczmy, jak to wygląda. Powinno oczywiście się zagoić. Nie mam problemu. No i teraz oczywiście bierzemy drugie. Drugie. Tak, drugie muszę wziąć. Proszę bardzo. Bardzo szybko, bardzo łatwo. I prosto, i bez oczywiście cięcia tak zwanego noża. Teraz oczywiście weźmiemy sobie tą chusteczkę. Tak. No wiadomo, że ta opuncja jeszcze akurat kolców nie ma, bo ona jest dosyć młoda, tak? Dlatego sobie ją chcę położyć tutaj. I tą drugą tutaj. Powiedzmy, że z tej strony, tak? Przepraszam bardzo. Jak widzimy, tu jest oczywiście rana. I chyba z tej strony. Tak, z tej strony też jest rana. I bardzo dobrze, bo to oczywiście wypuści nowe te. Praktycznie nie trzeba podlewać, bo jest, jakby to powiedzieć, jest suche jak pieprz. Także jest dobrze. Myślę, że nie wiem, czy zakwitnie, czy co. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, no tak mniej więcej się rozmnaża, jeśli chodzi o punkcję figową. No i teraz tak, kładziemy oczywiście te tutaj rozmnożone opuncje razem oczywiście z tą chusteczką. Oczywiście nic nie podlewamy, nic tam nic nie robimy, po prostu musi to być na suchym, tak? Wszystko naturalnie suche, nic nie dodajemy, żadnej wody, kompletnie zero wody, zero nul, nul, nul. Oczywiście to dajemy na parapet, dajemy to na parapet, bo jeśli oczywiście pogoda dopisuje, jeżeli jest ciepło, słońce i tak dalej i świeci na przykład do okna słońce, jak na przykład u mnie to wygląda tak, że u mnie praktycznie słońce dość mocno świeci. Dlatego ja to chcę dać na parapet. Dobrze. W takim razie oczywiście ja oczywiście kładę to na parapet i zaraz się oczywiście widzimy. No już jak widać, jesteśmy już oczywiście na moim parapecie. Jak widzimy, pogoda dosyć słoneczna. Z tego co mniej więcej widzimy. Nie wiem dokładnie, jaka jest pogoda.
Szczerze wątpię, że tam jakieś słońce może jest. Tak, trochę świeci. O, jak widzimy tutaj już widać, jest troszeczkę słońca. Bardzo świeci mocno. Także jeżeli chodzi oczywiście o opuncję, to tak jak mówiłem, robimy takie rozmnażanie. Kładziemy oczywiście na chusteczce, też może być nawet na parapecie, to wszystko jedno. No i zostawiamy to na jakieś 2 tygodnie, żeby to po prostu się przeschło. No i żeby jakieś korzenie puściły czy coś, tak? Przez całe dobre 2 tygodnie. Jeśli coś będzie nie tak, to można oczywiście zostawić to nawet na miesiąc, żeby to dobrze puściło jakieś jeszcze korzenie czy cokolwiek. I żeby to jakoś po prostu wyglądało. Tak, rzeczywiście to był oczywiście ten materiał oczywiście porad ogrodniczy KL-a, także oczywiście dziękuję oczywiście za uwagę. No i oczywiście dziękuję też również za to, że możecie obejrzeć ten materiał, to znaczy za to, że no mniejsza wszystko jedno, ale no mam nadzieję, że oczywiście materiał ten ogrodniczy się Wam oczywiście przyda, poradzicie sobie mniej więcej. To chyba nie jest trudne, żeby po prostu ułamać tam, też można też oczywiście uciąć nożem czy wszystkim, ale też oczywiście dziękuję oczywiście za obejrzenie tego oczywiście odcinka, oczywiście to były oczywiście porady ogrodniczy KL-a, także oczywiście drodzy oczywiście widzowie, także dziękuję Wam oczywiście za uwagę, no i do zobaczenia do kolejnych materiałów, też poradach ogrodniczych KL-a. Myślę, że jeszcze dzisiaj powinien jeszcze jeden materiał ogrodniczy się pojawić. Także czekajcie, na pewno się pojawi. Także dziękuję oczywiście za uwagę. No i do zobaczenia do kolejnych poradach ogrodniczych KL-a. Także do zobaczenia.